Spotykamy się w sprawie języka i pozwolę sobie wnieść taki kawałek naszej prywatnej rozmowy sprzed chwili dosłownie, bo powiedziała Pani, że czuje się troszkę dziwnie, bo zawsze jakoś tak było, że albo był kostium, albo był tekst jakiejś sztuki. Czy to jest tak, że ten rodzaj obcowania z językiem jest jakąś bezpieczną dla Pani przystanią w życiu? No, do pewnego stopnia tak, to znaczy miło jest mieć tekst, który już jest gotowy i się nim dzielić i ewentualnie jakieś swoje przemyślenia i emocje wkładać w coś, co już jest gotowe, zamknięte, pewne. A takie spotkania oko w oko, kiedy mówi się swoim tekstem, no zawsze są jakąś pewną niewiadomą. A to, czego się najbardziej boimy, to zdaje się jest właśnie to, czego nie wiemy, czyli to, czego nie znamy. To jest to wychodzenie poza swoją strefę komfortu, jak to teraz się popularnie mówi. Więc no, w tym sensie tak, czuję się bezpiecznie w teatrze i grając w filmie czy na scenie. Powiedziała Pani o pewnego rodzaju niewiedzy i chciałbym zapytać o to, czy pamięta Pani taki moment w swoim życiu, kiedy nie tylko to, o czym Pani mówi, było dla Pani ważne, ale jak Pani mówi? Ja myślę, że dosyć wcześnie się to pojawiło, bo ja byłam dzieckiem, które często oglądało między innymi teatry telewizji ze swoją mamą czy z tatą i no, gdzieś do mnie dotarło, że jedni mówią lepiej, drudzy gorzej, albo że są bardziej komunikatywni, albo mniej komunikatywni, że można nad tym pracować, albo nie pracować. Ale chyba tak najmocniej dotarło do mnie po raz pierwszy na lekcjach języka polskiego, kiedy mieliśmy zadawane różne wypracowania i wiedziałam, że nie jest istotne tylko to, jak ja napiszę to wypracowanie, ale też takie, to, jak je przeczytam, jak je zaprezentuję. A mieliśmy bardzo fajną polonistkę, panią Barbarę Taff i ona zadawała nam, tak? Jest jakiś rezonans? Ale chłopcy z tyłu mówią, że też mają fajną polonistkę. Tak? Aha, okej, myślałam, że ktoś znał tę panią akurat. I ona zadawała nam takie, na przykład, obrona Antygony, czyli trzeba było się wcielić w postać adwokata Antygony. No i jakby z tego też wynikało, że należało to nie tylko napisać dobrze, ale też powiedzieć dobrze, tak, żeby przekonać ludzi. I wtedy chyba najmocniej tak się zorientowałam, że ważne jest też to, jak się prezentujemy, jak mówimy, jak się wysławiamy. Z jaką energią mówimy, czy mówimy wyraźnie, czy mówimy właśnie tak komunikatywnie, z taką energią, którą chcemy przekazać innym. No a w życiu zawodowym to chyba no, dosyć wcześnie, bo to jest taka specyfika, że trzeba dosyć wcześnie się zorientować, że należy mówić poprawnie. Zresztą taka ciekawostka, niestety z pokolenia na pokolenie mówimy coraz słabiej, niestety, okazuje się. Również pod względem takim dykcyjnym mamy trochę gorsze zgryzy, więc warto nad tym też pracować, między innymi nosząc aparaty i tak dalej. Dlatego, że nasze, to taka mówię w ramach ciekawostki, nasze jedzenie stało się coraz bardziej takie miękkie, więc my się nie wysilamy, mięśni, żuchwy, nie, jakby nasze zęby nie pracują tak mocno przy rozdrabnianiu jakiegoś jedzenia i w związku z tym też słabiej sobie radzimy z mówieniem, więc to nie jest tylko tak, że komuś się nie chce, tylko ewolucyjnie poniekąd coraz gorzej nam jest robić to poprawnie, więc tym większą pewnie uwagę należałoby na to zwrócić. A jeżeli chodzi o granie, no to głównie chyba patrzenie też na aktorów, fantastycznych aktorów, których pamiętam z dzieciństwa i których jeszcze teraz na szczęście czasem możecie oglądać. Ci aktorzy, którzy no, mówili fantastyczne monologi i to też ciekawe, bo pamiętam przecież Gustawa Cholubka, który mówił wielką improwizację.
polecam wszystkim, którzy nie widzieli. Zobaczcie sobie kiedyś w internecie, na pewno to jest Gustaw Holubek mówiący wielką improwizację. Dla pocieszenia też powiem, że przecież chyba wszyscy, którzy go znali, wiedzą, że miał dosyć taką poważną wadę wymowy, bo poniekąd, no, nazwać to trzeba po imieniu, sypleniu. Czyli nie mówił bardzo wyraźnie głoski S, a jednak kładł nacisk na samogłoski, bo tego często współcześnie nam brakuje. Ludzie bardzo mają znerwicowaną mowę, trochę taką ścieśnioną, nie przykładają wagi do samogłosek, a to samogłoski sprawiają, że nas się dobrze słucha, że wyraźnie mówimy. To, co rozdziela spółgłoski, to, co jest takie szeleszczące czasem albo warczące, rozdzielone przez A, dobrze mówione E, Y, I, to wszystko sprawia, że ta nasza mowa staje się dużo bardziej taka komunikatywna właśnie. Także jeśli chodzi o teatr, no to dosyć wcześnie i wiem, że warto temu poświęcać uwagę również i teraz, nie tylko wtedy, kiedy się uczyłam, ale również teraz, żeby mówić wyraźnie, i są na to też fajne sposoby. Do tych sposobów może jeszcze przejdziemy. Bardzo jest mi bliski ten kawałek, o którym teraz Pani powiedziała, czyli tego napięcia mięśniowego właściwie w żuchwie, bo to jest taki kawałek językoznawstwa, który bardzo lubię zgłębiać, i chciałbym się z Państwem podzielić taką ciekawostką, że rzeczywiście polszczyzna, zresztą samo to słowo, jest, używając takiej metafory, dość ciasna, bo jest bardzo spółgłoskowa. W związku z tym sprzyja takim napięciom w żuchwie. No i stąd właśnie dobrym sposobem jest otwieranie samogłosek. I co ciekawe, badania pokazują, że takie otwieranie samogłosek udźwięcznia język, co oczywiste, ale jest taką formą automasażu. I na przykład wpływa na dobre samopoczucie i zmniejsza ryzyko występowania depresji u ludzi. Więc dbanie o mowę nie jest tylko dbaniem o poprawność językową, ale także o swój własny językowy i cielesny, i psychiczny dobrostan i komfort. To ja jeszcze tylko dodam coś, co się z tym wiąże, to znaczy dbanie o mowę, o język, to jest też pośrednio dbanie o oddech. A oddech to jest nieprawdopodobna moc, i chciałabym Wam to, żeby to Wam zostało w głowach, żebyście sobie się zastanowili na przyszłość, czy Was to interesuje i czy moglibyście jakoś swoją uwagę temu poświęcić. Są różne metody oddechowe i tak jak mówię, to nie chodzi tylko o język, to chodzi też o to, jak się czujecie, jakie macie samopoczucie, na ile jesteście odważni w podejmowaniu różnych decyzji, na ile nie boicie się gdzieś publicznie wystąpić i tak dalej, i tak dalej. Rzucam takie hasło, metoda Wima Hofa, Wim Hof. Bodajże Duńczyk, który mieszka, zdaje się, gdzieś w Polsce, w górach. Tak zwany Iceman, ale nie ten od morderstw, tylko od wchodzenia na wierzchołki szczytów najwyższych w samych spodenkach. Ten, który siedział w lodzie po ileś tam godzin i potrafił przetrwać bez uszczerbku na zdrowiu. Bardzo ciekawa postać. Są w internecie też nagrania jego właśnie tej metody oddechowej, żeby za nim podążać. To jest mój konik, więc ja to polecam Wam. Zerknijcie, jeżeli komuś to zostanie w pamięci, to Wim Hof polecam. Zbliżamy się już do końca naszego spotkania i chciałbym to spotkanie zakończyć dobrym słowem, a właściwie takim Pani ulubionym słowem. Jest takie? Jedno albo może dwa? Moim ulubionym słowem, to może tak, przypomina mi się taka anegdota, że kiedyś obcokrajowców pytano, które z polskich słów znaczy kocham, tak? Czyli znaczy w ich języku słowo miłość, które znaczy, oznacza miłość, tak? Z polskich słów, które im się wydaje tym osobom z innych krajów,
które to może być słowo, bo oni nie znali języka polskiego i tak na chybił trafił, które dobrze brzmiało. No i podobno wygrało słowo cielęcina. Także... Także no, to też taka miłość do słów jest może, może niejednoznaczna, ale czy ja mam słowo jakieś ukochane? Nie wiem. Myślę, że bardziej ciągi słów mnie interesują niż samo jedno słowo i uwielbiam poezję i też odsyłam Was do tego, żeby czasem poświęcić uwagę poezji. Ja ostatnio dzięki takiemu, powiedzmy, no nie do końca zatwierdzonemu, ale rokowi Szymborskiej, znowu sięgnęłam do Szymborskiej. No jest to wybitna poetka i to nie dlatego, że dostała Nagrodę Nobla, tylko naprawdę, kiedy poczyta się jej wiersze, to się czuje, jak bardzo one są no właśnie uniwersalne, jak można znaleźć pytania, które swobodnie moglibyście sobie zadać i w tej chwili. I ja również. Przepiękne wiersze. Polecam. Szymborską przyda się na pewno i przy maturze, albo na innych zajęciach, znaczy na języku polskim, ale z innych powodów. Naprawdę poezja to jest, myślę, coś, co mnie też na pewnym etapie mojego rozwoju bardzo jakoś tak rozwinęło, właśnie popchnęło do przodu. Także poezja i Szekspir. Szekspir, jeśli chodzi o literaturę, to kocham Dostojewskiego. To jest naprawdę dla mnie, bo to jest nie tylko literatura, ale też wiedza o człowieku. Nie? To jest niebywała literatura. No i z języka polskiego Gombrowicz. Gombrowicz, czyli też język jako źródło poczucia humoru, dystansu, ironii. Też polecam Gombrowicza. Chciałem jakoś tym ulubionym słowem ładnie spiąć tę naszą rozmowę, ale tą cielęciną to zabiła mi pani ćwieka. Przyznam szczerze. Chociaż pobrzmiewa tam i cię, czyli no, jest to jednak w stronę drugiego człowieka, i ci, i taka dziecina jak cielęcina, więc jakaś niewinność może i w tym jest. I jakoś tak ładnie leci łukiem z tym lę, no, i też nie szeleści za bardzo jak większość polskich słów. Jest taka miękkość w tym, jest tym ogarniająca, dlatego może się kojarzyła z miłością. Tak. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Ja też bardzo dziękuję. I państwu za obecność oczywiście. Pani Dominika Ostałowska była naszym gościem dzisiaj.